Siemanko wszystkim. W dzisiejszym odcinku Miłośników Detailingów chciałbym Wam pokazać, jak najtaniej zregenerować tak utlenione plastiki. Widzimy jeszcze jedną rzecz. Czy pastą do butów da się tak samo zregenerować tak utlenione plastiki, jak dedykowanym środkiem za kilkadziesiąt złotych? W pierwszej kolejności należy odtłuścić dany element plastikowy, nawet może być alkoholem. Dobrze jeszcze przed tym wszystkim oczywiście wyglinkować i wyczyścić ten plastik, ponieważ grzejąc opalarką plastik się robi bardziej miękki i brud, który i kamienie, które są przyczepione, mogą wniknąć w strukturę plastiku. A ja teraz idę pod taśmę. Przedzielimy sobie nasz element. Z jednej strony zregenerujemy plastik opalarką, a z drugiej strony są do butów i jeszcze dodatkowy element użyjemy stricte przeznaczonego do tego środka. Odtłuszczamy. Ważne, żeby tego nie robić za mocnym alkoholem, ponieważ mocny alkohol też ingeruje w strukturę. Pierwsza sekcja będzie na pastę do butów. Druga sekcja będzie na opalarkę. A trzecia sekcja na stricte przeznaczony produkt do regeneracji plastików. Dobra, żeby nie było ściemy, reklama pasta do butów czy 50. Trzeba troszeczkę pastę podgrzać, żeby była bardziej płynna. Wtedy się lepiej będzie ją aplikować. Tego nauczyłem się w wojsku. Tak, byłem. No i działamy. Każdy z Was pewnie zapyta, dlaczego brązowa, a nie czarna pasta. Ponieważ w tym modelu, w tym egzemplarzu mamy brązowe plastiki. Opalarka, najlepszy według mnie efekt, ale też trzeba uważać, żeby nie uszkodzić struktury. Są różne też mieszanki plastiku. Także też trzeba sprawdzić, zanim się zacznie pracować na całości w mało widocznym miejscu. Na ostatnim obszarze przetestujemy produkt stricte przeznaczony do odświeżania plastików. Kolor preparatu ładnie mi się zgrał z kolorem moich rękawiczek. Tak wygląda. Preparat należy mocno wstrząsnąć. Ładnie pachnie jak guma do rzucia. No szkoda, że kosztuje 40 parę złotych. Producent przewiduje, że ten preparat po 20 minutach trzeba dotrzeć, bo zostaną smugi, pewnie tak jak na paście do butów, ale zobaczymy. Więc tak, minęło 20 minut, zaczynamy docieranie, zaczniemy od produktu przeznaczonego do konserwacji i regeneracji plastików. Oczywiście grzanej części nie musimy docierać. Dotrzemy część z pastą do butów. Tak wygląda plastik przed regeneracją. Tak wygląda plastik po nałożeniu przeznaczonego do odświeżenia plastików preparatu. Tak wygląda plastik po odświeżeniu go za pomocą opalarki. A tak wygląda plastik po odświeżeniu go pastą do butów. Z tego co widzę, troszeczkę smugi zostały na tym elemencie, gdzie było impregnowane pastą do butów. Ale zaraz poprawimy, spróbujemy nałożyć jeszcze jedną warstwę, odczekamy znowu kilka minut i spróbujemy dotrzeć. Może te smugi jakoś znikną. Spróbujemy też położyć jakoś to może okrężnymi ruchami. Wiadomo, wcześniej tego nigdy nie robiłem. Poczekajmy aż odeschnie, dotrzemy i zobaczymy jak wyjdzie. Więc tak, po nałożeniu drugiej warstwy wniosek jest taki, że wygląda ten element dużo lepiej. Oczywiście jak są jeszcze jakieś smugi, to ja to robię pierwszy raz, wcześniej nie odświeżałem elementów plastikowych pastą do butów, ale Wy jak najbardziej w garażu możecie sobie to zrobić, bo naprawdę efekt jest według mnie satysfakcjonujący w 100%.
Wielu pewnie z Was zapyta, czy pasta do butów będzie brudzić. A zrobimy test, sprawdzimy, czy się będzie brudzić mikrofibra. Zacznijmy od preparatu dedykowanego. I co widać? Nic nie widać. Teraz sprawdzimy pasty do butów. Przyłóżmy mikrofibrę tam, gdzie jest czysta, gdzie nie ma najmniejszego zabrudzenia. Jak widać, też się nie brudzi, czyli pasta do butów też ładnie chłonęła się w plastik. W podsumowaniu zadecydujcie sami, czy pasta do butów za 3,50 czy grzanie opalarką za 60 groszy za energię elektryczną, choć to jest też dosyć niebezpieczny sposób, czy za kilkadziesiąt złotych preparat przeznaczony do odświeżenia plastiku. Podsumowując, miał być krótki odcinek, jest krótki odcinek. Subskrybujcie, żeby być z nami na bieżąco, trzymajcie się w tych ciężkich dla nas czasach. Cześć!